Witajcie widzowie w bardzo specyficznym odcinku, no bo będziemy instalować Frost i Mod Managera. W ostatnich moich odcinkach używałem modów, nie wiem czy zauważyliście, ale teraz wam pokażę jak zainstalować właśnie te mody. Jak jesteśmy na stronie Frost i Moda, którą macie w opisie, przechodzimy w zakładkę Download i klikamy Download Mod Manager. Trochę to potrwa. Gdy już się pobierze, wchodzimy w ten plik i go wyodrębniamy. Nasz plik już jest wyodrębniony. Jest tu kilka plików, ale nas interesuje tylko ten z ikonką M. Wchodzimy. Skanujemy gry. U mnie już są zeskanowane. Klikamy i nam zeskanuje gry, które są konta, które mogą być odpalone na Frosty Mod Managerze. Po jakimś czasie wam znajdzie. Klikamy. Tutaj u was jak pierwszy raz to instalujecie, to bardzo długo będzie się ładowało. Tak około 5 minut, 10. Jesteśmy. Zainstalował nam się Frost Mod Manager. I pierwsze co robimy, wchodzimy w Tools, Options i Launch Options. Jeżeli kupiliście grę na Steamie, możecie zaznaczyć Steam, ale najlepiej jej desktop. I co? Niby możemy już wszystko robić, tylko potrzebujemy modów. Wrzucamy ten plik tutaj. Tutaj są zasady, jakie trzeba zrobić. Apply mods. Nasz mod jest dodany i możemy uruchamiać grę, tylko jeszcze sobie coś dodamy, co nie? Szukacie jakichś fajnych modów do Garden Warfare 2, to polecam wam bardzo stronkę Nexus Mods. Tylko jeżeli chcecie pobierać mody na tej stronie, to musicie się niestety zarejestrować. Dodajemy sobie kolejnego moda, którego pobrałem. I klikamy Apply Mods. Teraz oba są zaznaczone i klikamy Launch. Jeżeli cały czas będzie wam pisało Waiting for Platform przez na przykład jakieś 5 minut, to po prostu walnijcie Alt F4 i wyłączcie swoją platformę, na której macie tą grę i odpalcie jeszcze raz. Wtedy powinno od razu odpalić. I sprawdzamy, czy mod na Twilight Jumpera działa. Trzeba strzelić i dostaniemy paczkę. No właśnie. Przechodzimy do paczełek. Nie zwracajcie uwagi, czy mam tyle paczek. I jest pakiet pożeracza zmierzchu. Mi oczywiście on nie wypadnie, bo już go mam, ale wam normalnie ten pożeracz Twilight Chomper wypadnie. O, jeszcze dostałem monety za free. Dziękuję. Jak widzicie, pod dwójką jest ten mod, o którym mówiłem, czyli granie zombotem. Możemy grać zombotem. No 8250 HP. I w opisie podrzuciłem wam fajne mody, na przykład na tego, na odblokowanie tego Impa Z17, czy jak on to się nazywał, na odblokowanie Yuki i Unicorn Chompera, na odblokowanie tego Chompera, co przed chwilą odblokowaliśmy i różne fajne, na przykład tekstur paki lub coś, więc zapraszam serdecznie do subskrypcji, obejrzenia opisu i dziękuję za oglądanie. Tylko takie małe ostrzeżenie. Nie używajcie żadnych cheatów na multiplayerze, bo na pewno bana wam dadzą.